Polityczne graffiti Dorota Gawryluk. Dobry wieczór Państwu. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest minister zdrowia, pan Grzegorz Opala. Witam Pana serdecznie. Dzień dobry Panie redaktor, dzień dobry Państwu. Rozmawiali o strajku pielęgniarek. W całym kraju prawie strajkują w prawie każdym szpitalu. Sytuacja jest dramatyczna. Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych wezwał Pana, Panie Ministrze, wieczorem do natychmiastowych rozmów. Czy do tych rozmów dojdzie? Może zacznę od małego sprostowania. Nie w każdym szpitalu i nawet nie w prawie każdym. Oczywiście można powiedzieć, że jeżeli to nawet dotyczy kilkudziesięciu, pięćdziesięciu czy sześćdziesięciu, to jest naprawdę bardzo dużo. I mam tego pełną świadomość. Chociaż warto również powiedzieć, że jest spora grupa szpitali, która nie musi strajkować, bo jednak tam pielęgniarki, przynajmniej w dotychczasowym wymiarze, na ile to było możliwe, mają płace nieco wyższe. W każdym razie 75% szpitali na Śląsku objął strajk. To już jest bardzo dużo, już jest prawie każdy szpital. Na Dolnym Śląsku. Na Dolnym Śląsku, tak. Panie ministrze, wracając do pierwszego pytania. Pielęgniarki i położne wezwały pana do podjęcia natychmiastowych rozmów. Czy do tych rozmów dojdzie? Ja już rozmawiałem z kierownictwem Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych zaraz krótko po objęciu swojego stanowiska. I myślę, że sytuacja rozwija się w takim stopniu, że na pewno będę rozmawiał w każdej sytuacji, kiedy tylko będzie to możliwe. Pod jednym warunkiem, że to będą rozmowy na takie tematy, które należy poruszać z ministrem. Na pewno nie będę rozmawiał na temat podwyżki płac w miejscach pracy. Natomiast jest szereg spraw, które mogą pośrednio mieć wpływ na poprawę tej sytuacji i o tych sprawach na pewno będę rozmawiał. No ale żeby wiedzieć, o czym się będzie rozmawiało z pielęgniarkami, to najpierw trzeba jednak się z nimi spotkać. I tutaj jest takie wezwanie do natychmiastowych rozmów. Kiedy mogłoby do nich dojść, do takiego spotkania? Ja myślę, że też są pewne procedury, które Związek Zawodowy powinien w tym zakresie przestrzegać. No, między innymi nakreślić zakres tych rozmów. Tym łatwiej będzie podjąć i temat i określić, kiedy one się powinny odbyć. W każdym razie, panie ministrze, pielęgniarki nie ukrywają, że chodzi im przede wszystkim o podwyżkę płac, panie ministrze. I pan ministrze powiedział, że żeby pielęgniarki dały panu kilka miesięcy czasu, żeby mogła zafunkcjonować podwyżka składki na ubezpieczenie zdrowotne. No bo spójrzmy na sytuację, w jakiej ja się znajduję. Ledwo jeszcze nie upłynęły dwa tygodnie, kiedy przyszedłem do ministerstwa. Jest jednocześnie koniec roku budżetowego, kiedy są najmniejsze możliwości płacowe. Jednocześnie jest stanowisko rządu o przeznaczeniu większej ilości środków na rok przyszły, które powinny wpłynąć do kas chorych. To nie tylko te 800 milionów, ale to również ten miliard, który wpłynie tam z tytułu wzrostu płac, razem blisko 2 miliardy, a więc szansa na to, że można będzie podpisywać nieco lepsze kontrakty, że będzie można ewentualnie wygospodarować trochę więcej pieniędzy również na płace. I dlatego apeluję o to, żebym otrzymał jednak troszeczkę tego czasu i tego kredytu, który jest potrzebny właśnie między innymi na regulowanie tego systemu, który jednak w wielu miejscach, bo około 40% szpitali ma płace wyższe. Panie ministrze, w takim razie proszę powiedzieć pielęgniarkom, o ile mogą wzrosnąć ich płace za tych kilka miesięcy, których pan potrzebuje? Nie mogę tak rozmawiać, jak kiedyś się rozmawiało w systemie budżetowym. To znaczy, że przychodził minister, który od tego momentu mógł obiecać, że wzrosną płace pielęgniarek, że wzrosną płace w innych zawodach. Sytuację mamy zupełnie inną. Chodziło o to właśnie, żeby nie nasilał się deficyt w budżecie, który w momencie wprowadzania reformy kształtował się już na poziomie 7,5 miliarda złotych i kontynuowanie tego systemu by prowadziło tylko do dalszego zadłużania. To mogło pokrywać w pewnym sensie między innymi płace. Natomiast w momencie, kiedy szpitale jako jednostki uzyskały samodzielność, w tym momencie ilość środków, jakimi dysponują, muszą być odpowiednio dzielone
tak, aby również objęły one płace pielęgniarek. A zatem interwencja ze strony ministra byłaby krokiem do tyłu, to znaczy wracaniem znowu do jakiejś formy systemu budżetowego. Czy to nie jest w takim razie mamienie pielęgniarek tymi obietnicami, które nie są klarowne, bo pan nie potrafi powiedzieć, o ile wzrosną ich pensje. I prosi pan o czas z jednej strony, a z drugiej strony nie wie pan jakby po co ten czas. Bo co za te kilka miesięcy pielęgniarki mogą dostać? Ten czas jest przeznaczony na szereg działań, które powinny dać efekty. Z jednej strony jest to ten czas, który odbędzie się bez udziału ministra, to znaczy te środki, które są wewnątrz systemu, one powinny dać efekty. Z drugiej strony są również inne działania, jak na przykład uruchomienie etatów rezydenckich w znacznie większej ilości. Co to są etaty rezydenckie? Część szpitali prowadzi szkolenie specjalizacyjne lekarzy. Do tej pory było to kilkaset etatów. W tej chwili w tym nowym budżecie ministerstwa jest zaplanowane 2000 etatów rezydenckich. To zdecydowanie odciąża płace szpitala, w szczególności w dobrych szpitalach. A więc to jeden z kolejnych mechanizmów, który będzie tutaj niewątpliwie pomocny. Również procesy restrukturyzacyjne w jakimś sensie odciążą wydatki szpitali na te wszystkie działania, które są związane często z remontami, czy też zmianą profilu działania szpitala. W każdym razie, ale nie ma pewności, że te pieniądze pójdą do pielęgniarek, że te pieniądze dostaną pielęgniarki. Takiej pewności nie ma, prawda? Takiej pewności nie może dać minister. To kto może dać takie zapewnienie pielęgniarkom? W jaki sposób minister może pomóc? Ja myślę, że działania pielęgniarek w tej chwili uświadamiają konkretne potrzeby, jak również konkretne zagrożenia, dlatego że ta cała akcja, ona ma, bym powiedział, pewne pozytywne cechy w tym sensie, że nie tylko uświadamia całemu społeczeństwu, jak wieloletnie zaniedbania, kilkudziesięcioletnie zaniedbania płacowe, do jakiego stanu doprowadziły płace w służbie zdrowia, ale również pokazują, że te zasady podziału środków wewnątrz tej ilości, jakimi system dysponuje, muszą również uwzględniać sprawy płacowe. Panie ministrze, co w takim razie, problem istnieje, prawda? Problem niskich płac pielęgniarek, bo wiadomo, że to są pensje głodowe. W takim razie jak rozwiązać ten problem? Na przykład Marian Krzaklewski, przewodniczący Solidarności, mówi, że rząd powinien podjąć takie działania organizacyjne i finansowe, żeby można było w czasie reformy służby zdrowia wyrównywać szanse płacowe w służbie zdrowia, szczególnie w przypadku pielęgniarek. Czy pan się zgadza z tą opinią? No, musiałbym się zapoznać, jakie konkretnie propozycje ma pan przewodniczący Marian Krzaklewski. Pewne możliwości tutaj, to znaczy pewne propozycje znam, na przykład zmierzające do indeksacji wynagrodzeń odpowiednio do inflacji, ale trzeba pamiętać, że to dotyczy do tej pory wyłącznie pracowników budżetu. Natomiast wprowadzenie tego do obszaru jednostek samodzielnych mogłoby spowodować, że w niektórych jednostkach by to wręcz sytuację pogorszyło. A zatem bardzo chętnie na ten temat będę rozmawiał również ze związkami zawodowymi, żeby miały pełną świadomość, to notabene proponuje konkretnie Solidarność, ale trzeba mieć pełną świadomość konsekwencji, które dla jednych mogą sytuację nieco poprawiać, ale dla innych mogą sytuację pogorszyć. I tutaj na przykład Marian Krzaklewski mówi o dotacjach celowych do służby zdrowia z budżetu państwa. Czy pan będzie o takie dotacje walczył? Prosił ministra finansów. Te dotacje celowe, myślę, że one znajdują się właśnie w takim paragrafie, jak właśnie restrukturyzacja, gdzie mniej więcej 140 milionów jest przeznaczone na wszystkie ewentualne koszty odpraw, czy też spraw związanych ze zwolnieniami pracowników. I około 300 milionów złotych jest przeznaczone bezpośrednio na restrukturyzację samych zakładów.
Jeśli byłaby propozycja jakichkolwiek dodatkowych pieniędzy dla resortu zdrowia, ja to przyjmę z otwartymi rękami. Ale czy pan to przyjmie, czy pan sam będzie o te pieniądze walczył? Bo w końcu jest pan ministrem zdrowia, a sytuacja jest teraz taka, że pielęgniarki odchodzą od łóżek pacjentów, czyli sytuacja jakby dotyczy nas wszystkich. Ja tak odczuwam, jakby pani redaktor nie traktowała tego, co zostało wywalczone, jako coś, co tak spadło z nieba i jest. Ja myślę, że na dyskusjach Rady Ministrów dotyczących spraw budżetu robiłem wszystko, co w tym zakresie jest możliwe i muszę powiedzieć, że moi koledzy z rządu tutaj jednak wykazali zrozumienie i mimo trudnej sytuacji budżetowej w tym roku, jednak zgodzili się na to, że te dodatkowe 800 milionów w składce się znajdzie. Dyrektorzy kas chorych twierdzą, że tak naprawdę pielęgniarki nie odczują podwyżki związanej z podwyżką składki na ubezpieczenie zdrowotne. To już obliczyli i twierdzą, że to jakby nie bardzo wpłynie na ich pensje. Potrzeba na remonty i tak dalej. Oczywiście, jeśli by chcieli tą kwotę rozdysponować i podzielić równo pomiędzy wszystkich, to na pewno jest to bardzo mało. Natomiast ja uważam, że te pieniądze muszą pracować w inny sposób, to znaczy uruchomić takie działania, które pozwolą w gruncie rzeczy wykonać na przykład więcej procedur, przyjąć więcej chorych, względnie kupić droższe procedury, w ten sposób uzyskać środków więcej i dopiero z tych środków można uzyskać ewentualnie podwyżkę, nie zaś pieniądze, które pójdą w sposób taki uproszczony na płace. Panie ministrze, ostatnie pytanie, czy w Polsce jest za dużo pielęgniarek, pana zdaniem? Nie, moim zdaniem nie jest za dużo pielęgniarek i pielęgniarek będzie potrzeba w efekcie przemian, jakie będą następowały według moich prognoz jeszcze więcej. Dziękuję bardzo. Minister zdrowia pan Grzegorz Opala był moim i państwa gościem. Dziękuję panu serdecznie, dziękuję państwu. Bardzo. Dobranoc. Dobry wieczór, Krzysztof Ibisz. Mam dla państwa dobre wiadomości. Rozwiązanie konkursu Teleaudio. Pytanie brzmiało, jak inaczej nazywamy bursztyn? Prawidłowa odpowiedź to jantar. Takiej odpowiedzi udzielił m.in. nasz dzisiejszy zwycięzca, powiększając swoje konto o 5000 zł. Gratuluję i zapraszam wszystkich państwa do wspólnej zabawy. Jak myślisz, do czego prowadzi nadmiar wiedzy? Zdradzie żona, zdradą koledzy, a książka. Czy wiesz, że kisiel to deser nie tylko dla dzieciaków? Robię to, bo po prostu daję pieniądze. Czy uwierzysz, co tracisz wyrzucając śmieci? Różne rzeczy się znajduje. Radio, telewizor. Oglądaj Kurier Sensacji we wtorki o 22.30. Bayer Aspiryn C z witaminą C. Skuteczny środek na przeziębienie i grypę. Naprawdę skuteczny. Na chorobę ci inne środki. Bezpieczeństwa Seata. Warte od 9700 do 2150 zł. Szczegóły w prasie i u partnerów Seata. Seat. Bezpieczeństwo. Przede wszystkim. Wstaje zupełnie nowy dzień. Startuje nowa era biznes. Oferta szyta na miarę twoich potrzeb. Będziemy codziennie myśleć o tobie. Halo? Era biznes. I osiągniesz więcej.
Witamy, witamy najserdeczniej. Wita redaktor Dariusz Szymczycha, profesor Iłowiecki. Panowie, jak widzą państwo, wytworni. Tak jak w telewizji należy, lecz są pewne różnice. Oto profesor Iłowiecki, poglądów raczej nielewicowych, czemu przeczą czerwone paski na krawacie, a pan redaktor raczej nieprawicowy, ale kolor krawata już by nas zmylił, dlatego śledzimy wyjątki. Tak, lubię z końmi, lubię z krówkami, lowcami. O, w ten oto sposób widzimy, że pan premier Jagielliński sygnalizuje upodobanie do krawatów koniki i krówki, co sygnalizuje także w pewnym sensie pogląd polityczny, ale nie zawsze się to sprawdza. Związek z ludowością. Nie zawsze się to sprawdza, czemu służą także plakietki, ale nie jesteśmy często wolni od troski o wyjaśnienie, z kim mamy naprawdę do czynienia. Prawie 2000 neonazistów przemaszerowało przez centrum Berlina. Protestowali przeciwko planom zdelegalizowania skrajnie prawicowej Narodowo-Demokratycznej Partii Niemiec. Neonaziści przemaszerowali przeciwko delegalizacji partii prawicowej. Skrajnie prawicowej. Przypominamy sobie, co robili naziści z partiami prawicowymi. Do następnej relacji. Prawie 2000 prawicowych radykałów z Narodowo-Demokratycznej Partii Niemiec protestowało w Berlinie przeciwko planom niemieckiego rządu zdelegalizowania tego skrajnego ugrupowania. Początkowo prawicowi manifestanci zamierzali przejść przez Bramę Brandenburską, gdzie kiedyś przechodziły defilady nazistowskich żołnierzy, ale pod presją władz miasta organizatorzy manifestacji zmienili trasę. Niemcy są zdruzgotani informacją, że 3 lata temu to skrajnie prawicowi ekstremiści zamordowali 6-letniego chłopca tylko dlatego, że pochodził z mieszanej niemiecko-irackiej rodziny. Tu mamy do czynienia z tymi samymi ludźmi, ale nazwanymi prawicowymi radykałami, którzy są ekstremistami. Skrajnymi. Skrajnymi, więc w trzeciej relacji. Ponad 1000 nacjonalistów pod hasłem Niemcy dla Niemców wyszło dziś na ulicę Berlina, by demonstrować przeciwko zapowiedzianej delegalizacji ich partii NPD. Jeszcze przed wymarszem usunęła policja wszystkie symbole przypominające lata faszystowskiej III Rzeszy. Nie przeszkodziło to demonstrantom pozdrawiać gapiów tradycyjnym gestem Hitlera. Hitlera, który pochodził z partii jakiej? Narodowo-socjalistycznej, co zamyka koło... Ale nie koło, skrajnie prawicowej. Co zamyka koło doszukiwania się odpowiedzi. Tak. Kim byli w końcu ci ludzie? Czy prawicowymi, jak powtórzyła 3 razy Panorama, radykałami, czy nacjonalistami, nazistami, czy też neofaszystami? Ale bardzo często już jest ta zbitka, tak funkcjonuje prawica, faszyści, prawda? Ale gdyby tak na przykład powiedzieć, lewica to jest to samo, co stalinowscy tak, komuniści. Szczęściem generalissimus Józef Stalin nie wiedział, że Hitler i jego przecież kompan i przyjaciel tak, był tak. prawicowym ekstremistą. Niestety to jest zła gradacja, która potem odbija się w obie strony przy tłumaczeniu no polityki. Dlatego trzeba uważać, bo przy drobniejszych nawet uchybieniach można oberwać. Kilkadziesiąt minut temu w czasie 4. ogólnopolskiego zjazdu ekologicznego w Poznaniu minister środowiska Antoni Tokarczuk dostał tortem w twarz. Sto najsilniejszych ludzi w polskiej ekologii ekologicznej. Przyznała się do tego tak zwana międzynarodówka tortów, która w ten sposób, jak twierdzi, wręczyła ministrowi nagrodę za działalność antyekologiczną. No, międzynarodówka tortów, jak widać, jest bardzo aktywna. Przed chwilą widzieliśmy, jak zaatakowany został premier Kanady Jean Chrétien. To i dziwić się nie ma czemu, skoro tak powszechna redakcja relacjonuje to jako jednak niesłychanie ważne wydarzenie, gdyż informacja pochodziła sprzed kilkudziesięciu minut. Minęła doba i w redakcji pojawiają się pytania. Po pierwsze, dlaczego ekolodzy zaatakowali ministra? Po drugie, dlaczego zaatakowali go właśnie tortem? Po trzecie, czy ochrona rządu, za którą odpowiadają profesjonaliści, nie obejmuje ochrony przed tortami? Marcin Pawłowski. Czym zasłużył sobie na takie traktowanie człowiek, który z urzędu i tytułu jest pierwszym w Polsce obrońcą przyrody? Nigdy dość okazji, żeby powtórzyć, jak ministrowi tort na nos się kładzie. Po czym się rozważa, że pewne racje ekolodzy mają, natomiast nie rozważa się kwestii bezpieczeństwa. Pytanie,
kto powinien był przeszkodzić? Z tym pytaniem zostajemy do następnej doby, kiedy redakcja ujawnia, że była obecna w trakcie przygotowań do ekscesu. Oto panowie z tortem jeszcze sobie stoją przed drzwiami do sali. Być może to nie jest ta sama sala z poprzedniej relacji. Ta sama, pójdźmy bowiem dalej. O, teraz panowie podchodzą i ten tort, który był cały, ląduje na nosie pana ministra, co dezaktualizuje po trosze troskę redakcji o to, kto mógł przeciwdziałać. Redakcja mogła przeciwdziałać. Pytanie, czy powinna? Moim zdaniem to nie był zamach na ministra, to raczej rodzaj budowania publicity tego polityka. Przecież to taki, w sumie ten obrazek jest pogodny. No, on się dobrze w ogóle zachował w tym wypadku, chociaż ja też tu nie popieram takich sposobów protestu, ale protest jest słuszny. W związku z tym rozróżniamy sytuację, kiedy redakcja dostrzega granat w rękach zamachowca, wtedy stara się przeciwdziałać, uciekając, prawda? A gdy widzi tylko tort, to idzie za nosicielem tortu, patrząc na efekt. Dlaczego redakcja po dwóch dniach dopiero ujawniła kulisy swej pracy? Albowiem... Po ministrze ochrony środowiska wczoraj tortem zaatakowano Leszka Balcerowicza, a młodzi ludzie chcą obrzucić tortem także ministra Igora Iwanowa. Tortami w osoby publiczne, pomidorami w prezydenta, farbą w płaszcze polityków. Dużo ekspresji w tym naszym życiu publicznym. Czy to jeszcze wolność słowa, czy zwykłe chuligaństwo, za które powinno się kogoś pociągnąć za ucho i postawić do kąta? Tort został Leszkowi Balcerowiczowi do twarzy przyłożony, a następnie przesunięty. Sprawca ubrudził w ten sposób garnitur lidera Unii Wolności i zniszczył jego okulary. A tamtego garnituru to sprawca nie zniszczył, czemu redakcja nie poświęcała większej uwagi. Ale słowa, jak i chuligaństwo, przeciwdziałać, łapać za ucho, z tego wynika, że eskalacja wydarzeń budzi grozę redakcji, czy osoba utorcona, że się tak wyrażę? No, trudno tutaj nie odnieść wrażenia, że trochę jest to stronniczy materiał. A podsumowanie wychowawcze? Jest to z pewnością działanie upokarzające dla obrzucanego. Jednak przy odpowiednim odbiorze społecznym może być jeszcze bardziej upokarzające dla obrzucającego. No. Odpowiedni odbiór społeczny radzi redakcja przy drugim rzuceniu tortem. My zostajemy po uwadze pana redaktora w przekonaniu, że Tokarczuk tak, Balcerowicz nie. To już jest jakaś wskazówka. Że odbiór społeczny, może trzeba przypomnieć, to kształtują między innymi media, więc zależy od tego, jak one przedstawią te wszystkie fakty. Dlatego pod wpływem Rady następnego dnia... W Holandii przedstawiciel Stanów Zjednoczonych na międzynarodowej konferencji w sprawie klimatu został skarcony przez ekologów. Skarcony, nie chuligański, skarcony. Przecież